Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, witam w programie Gość Dnia w Telewizji Wałbrzych. W naszym studiu Henryk Walentas, prezes Towarzystwa Sportowego PWSZ Wiktoria Wałbrzych. Witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Wałbrzych stawia na siatkówkę za 3 lata, nawet ekstraklasa. Na razie jest druga liga. Co się zmieni po porozumieniu, które podpisaliście z prezydentem, z uczelnią i z koksownią? Znaczy, sprawa podstawowa w tym porozumieniu, które zostało podpisane 2 tygodnie temu, to jest określenie sobie zadań, jakie będą stały. Po pierwsze, przed sponsorem, czyli między innymi wałbrzyskimi zakładami koksowniczymi, Urzędem Miejskim, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową imieniem Mangeluca Silesiusa oraz przed klubem sportowym, który reprezentuje. No dobrze, ale z tego porozumienia, przynajmniej z tej wersji porozumienia, która dotarła do mediów, wynika, że klub ma największe zobowiązania, bo ma awansować w ciągu 3 lat. A o zobowiązaniach pozostałych partnerów dowiadujemy się niewiele. No wiadomo jest tylko, że miasto Wałbrzych będzie się do tego dokładać. Pan ma, widzę, treść porozumienia przed sobą. Tak, to jest pierwsza. Co jest w szczegółach w tej umowie? Pierwsza wersja przewidywała i przewiduje nawet do końca. Tam są drobniutkie zmiany w porozumieniu końcowym. Natomiast przewiduje przede wszystkim Wałbrzych jako miasto przy tych środkach, jakie są, naprawdę zasługuje na to, żebyśmy mieli w Wałbrzychu pierwszą ligę. Minimum pierwszą ligę. I uznaliśmy, że siatkówka jest tą dyscypliną, która najszybciej zagwarantuje udział w rozgrywkach w pierwszej lidze. Czyli to byłby ten ciężar, który wzięliśmy na siebie jako klub. Uznaliśmy, że po iluś latach prób gry w drugiej lidze, były dwukrotnie próby walki o pierwszą ligę, uznaliśmy, że stać nas na to, żeby zagrać w pierwszej lidze. Stworzyliśmy w tym roku, w tym sezonie zespół pod kierownictwem Krzysia Janczaka, który, powiem może bardzo śmiało, ale powiem, gwarantuje nam udział w walce o pierwszą ligę. Panie prezesie, ale ja, tak jak pan sam powiedział, już dwukrotnie robiliście podchody pod pierwszą ligę. Ja sam pamiętam doniesienia prasowe, jak pan musiał siatkarzy strofować, przywoływać do porządku, bo były rozczarowania, bo się plątamy cały czas po drugiej lidze. Co jest takiego w porozumieniu, że pan mówi o gwarancjach? To znaczy, czy będą w końcu pieniądze, bo do tego zwykle w sporcie zawodowym się wszystko sprowadzało w ostatnich latach. Pieniądze będą wtedy, kiedy będą na koncie klubu. To wtedy będę miał gwarancję, że są pieniądze. W tej chwili jest to tylko umowa. Ale ona przewiduje tą umowę. Bazując z doświadczenia, jakie mamy na wałbrzyskich zakładach koksowniczych Wałbrzych, które się nigdy nie wycofały, zawsze nas wspierały finansowo, bazując na tym, co do tej pory było ze strony miasta, czyli i stypendia sportowe, i pieniądze na utrzymywanie młodzieży, szkolenie młodzieży, gwarantują nam, że powinno to porozumienie być zrealizowane i na pewno da efekt taki, jak powiedziałem. To jest to, co byśmy chcieli osiągnąć. No dobrze, ale o pieniądzach ze strony Urzędu Miejskiego była mowa, 300 tysięcy, 400 tysięcy, 500 tysięcy w kolejnych latach. Czy pan ma w umowie kwotę od koksowni już zagwarantowaną? Podobna jest do kwoty z miasta. To jakie to są pieniądze? Mniej więcej te same pieniądze. Ja chciałbym się wypowiadać w imieniu koksowni, ale są to zbliżone. Pieniądze. A pan ma już, pan ma porozumienie, czy pan ma już podpisaną umowę sponsorską? Porozumienie, to jest porozumienie. Umowę sponsorską z koksownią podpisujemy każdego roku oddzielnie i tak to mamy zaznaczone w porozumieniu tym czterostronnym. Tak prywatnie, pan jest pracownikiem koksowni. Jestem pracownikiem koksowni. Czy nie jest problemem w negocjacjach to, że pan normalnie przychodzi codziennie do pracy i podlega panu Fryderykowi Krukowskiemu. Jak panowie siadacie do negocjacji, różne triki się stosuje. Powiem panu nie. To jeżeli już, to nam tylko ułatwia współpracę z zarządem. Nie tylko z prezesem Krukowskim, ale z prezesem Stępakiem, z prezesem Rędzińskim. Jest to naprawdę bardzo dobra współpraca i tego się nie obawiam. To nam ułatwia współpracę. No dobrze, to jeżeli pan mówi, że Wałbrzych za 2 lata 500 tysięcy i koksownia porównywalne środki. Tak. Razem do kupy mamy milion. Co ze strony uczelni? Czego się mamy spodziewać? Tam jest przede wszystkim większość zawodników, to są studenci.
PWSZ-u. Są to chłopcy, którzy będą brali również udział w rozgrywkach akademickich. Ale teraz jak pan kompletował kadrę, to pan szukał wśród studentów? Między innymi zależało nam na młodych chłopcach, którzy chcieliby grać. Czy pan szukał zawodników, a potem zapisywał ich na studia? Nie, nie, nie. Między innymi tych, którzy chcieli studiować, bo wiedzieliśmy po umowie z panią rektor czy z panem kanclerzem, że jeżeli będą chcieli studiować, mają zagwarantowane, że będą mogli studiować na uczelni. Czyli gotówka ze strony uczelni będzie płynęła do klubu? Też. Jaki interes ma uczelnia, żeby wydawać pieniądze na zawodowy klub siatkarski? No nie oszukujmy się. To jest ewenement w skali kraju. Ale już, nie. Chcę panu powiedzieć, że to nie. To trzeba by się przyjrzeć w rozgrywkach akademickich. Jest bardzo dużo uczelni, które sponsorują między innymi siatkówkę, choćby Stal Nysa, która jest klubem przy uczelni, też przy PWSZ-cie w Nysie. I są to chłopcy, którzy grają w siatkówkę. W ubiegłym roku zdobyliśmy wicemistrzostwo polskie akademickie i w plażówce, i w hali. Także to są osiągnięcia. Czym to panu pomaga, że zawodnicy są studentami? ZUS-u pan nie płaci potem za nich? Proszę pana, nie. To wynika z tego, że to są chłopcy, którzy są związani z klubem na dłużej. Bo jak oni przyjdą i tutaj studiują, to przynajmniej 3 lata mamy ich, że są związani z klubem. O ile ktoś studiują ich nie wykupi z Wałbrzycha? Nie tak szybko. To znaczy, jak oni już tutaj pracują, chyba że będzie już taki wysoki poziom, że będą tak dobrze grać, że ktoś ich zabierze. No choćby w to tej chwili... Sumując wszystko do kupy, te kwoty, o których mówimy, 1 000 000 zł rocznie, to jest budżet docelowy. 1 200 000 gdzieś. Najbiedniejsze kluby w plus lidze mają 4-5 milionów. Mówi pan o plus lidze najbiedniejszych. My mówimy... Najbogatsze 12 milionów. Jak my do tego grona możemy aspirować? Nie, na dzień dzisiejszy z tymi pieniędzmi nie mamy szans na plus ligę. To jest... My tworząc ten projekt porozumienia, uznaliśmy, że do 2016 roku postaramy się, żeby mieć tą pierwszą ligę wzmocnioną, a mamy tam w zapisie, jest tak powiedziane, że po tym cyklu 3 lat strony spotkają się i będą ewentualnie rozmawiały, co dalej. Ja myślę, że w Wałbrzychu stworzyłby się klimat wtedy, że byłoby więcej chętnych do wspierania. Sama koksownia, same miasto nie jest w stanie utrzymać drużyny w plus lidze. To jest nie sposób. Rozumiem, że pan się nie obawia, że to porozumienie się nie przełoży na umowę sponsorską. Powiem tak, jestem optymistą w ogóle i wierzę w to, że to się uda. No ja mam taki cytat, może pan będzie pamiętał z którego to roku. To jest z mediów sportowych informacja o klubie siatkarskim w Wałbrzychu. W tym tygodniu ma dojść do podpisania umowy sponsorskiej przez klub siatkarski, co pozwoli na stworzenie zespołu, który ma zdobyć awans do pierwszej ligi. W Wałbrzychu zapowiadają się wielkie zmiany. Dokładnie brzmi to tak samo jak te komunikaty z ostatnich dni. To jest rok 2008. To jest 2008 rok. Jakie są gwarancje, że teraz się uda, skoro już mieliśmy takie scenariusze w Wałbrzychu? Były umowy sponsorskie, były... Pan wtedy też był... Ja byłem prezesem wtedy też. Pan wtedy też pełnił funkcje kierownicze, no i się rozlazło i kolejne 5 lat. Proszę pana, jakby na to nie na patrzeć... Na zapleczu. Jakby na to nie patrzeć, sytuacja się bardzo zmieniła. Zmieniła się sytuacja w Wałbrzychu, w mieście. Miasto odzyskało Grodzkość, to jest pierwsza sprawa. Sprawa druga, koksownia jest w tej chwili częścią składową Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej. Ale to pomaga czy przeszkadza? Pomaga. Więc powiem panu, że ale Fryderyk Krukowski miał nad sobą ministra skarbu, a teraz ma jeszcze prezesa w Jastrzębiu. Który jest też przyjacielem siatkówki. Jak pan dobrze wie, wspiera mocno Jastrzębski Węgiel i tam ta drużyna funkcjonuje. Warunki się zmieniły, ekonomicznie się bardzo warunki zmieniły, więc wierzę w to, że jest w tej chwili to zagwarantowane. Ile trzeba zapłacić siatkarzowi, żeby przyjechał do Wałbrzycha? Nie mówmy o konkretnych pensjach dla konkretnych panów, tylko... Proszę pana, żeby grał zawodnik dobry u nas w pierwszej lidze, to jest taki, myślę, przeciętnie około 4 000 musiałby zarobić. Miesięcznie na rękę. Pan będzie płacił, pan ma, tak, w klubie ma pan jakieś premie za awans, ma pan premie za pojawienie się na parkiecie, motywacyjny system, czy wszyscy mają swoje etaty? Po raz pierwszy w tym roku stworzyliśmy system taki, że zawodnicy zgodzili się, podpisując z nami umowy 10-miesięczne z możliwością przedłużenia na kolejne lata, że część poborów zostaje odłożona, zostaną wypłacone im tylko wtedy, kiedy osiągną awans do pierwszej. Tak zwana lodówka. Tak. I oprócz tego tam jakieś drobne pieniądze premiowe ze strony klubu, ale część ich pieniędzy zostaje schowana jako nagroda,
dopiero dostaną przy osiągnięciu tego wyniku. Wszystko kontrakty z klubem. Nie ma tutaj stypendiów od miasta jeszcze dodatkowo. To są klub kontrakty ma na sobie. Z klubem. Tak. Ile procent kosztów całego klubu to są koszty wynagrodzeń dla zawodników? Proszę pana, jest to rząd 20%. A to 80%? To są inne koszty. To są koszty związane z organizacją meczów, to są koszty związane z transportem, związane z utrzymaniem niektórych mieszkań. W klubach piłkarskich 70% czasami pochłaniają pensje zawodników. Nie, to nie o tych pensjach mówimy. Ale będziecie mieli halę za darmo w Obrzychu? Jakie są porozumienia? Nie. Porozumienie jest w tej chwili, w tym roku obowiązuje porozumienie z miastem, które zostało podpisane na wykorzystywanie hali Osirowskiej i na ustalone zostało, że na okres do końca roku pozostają opłaty takie, jak mieliśmy, dotyczyły one hali Osiru. Na nowy rok mają hali być Osiru, mówimy o hali na Wysockiego? Tak, na Wysockiego. Czyli klub siatkarski do końca roku będzie płacił tak, jak płacił do tej pory. I będzie trenował też na Wysockiego? Nie. Treningi i mecze będą się odbywały wszystkie w Akwazdroju. A dlaczego w takim razie klub, jeżeli z jednej strony miasto przelewa pieniądze do klubu, a klub te pieniądze musi z powrotem za wynajem hali oddać? To zostało stworzone. To jest kwestia rozliczenia między Osirem a miastem. My w tym nie bardzo partycypujemy. Mamy przeznaczone przez miasto pieniądze takie, jakie mniej więcej zostały wykorzystane w roku ubiegłym, zostały przeznaczone na ten rok i wykorzystywane są na bieżąco. One są rozliczane co kwartał. Te 300 tysięcy, o których mówi pan prezydent, tegoroczna dotacja, rok rozumiem, dla klubu, to jest więcej niż w poprzednich latach? To jest jakaś zmiana? To będzie więcej, dlatego że do tej pory nie mieliśmy żadnej dotacji bezpośredniej z miasta dla klubu. Klub nie musi się płacić za halę zupełnie z własnych środków? Nie. Więc to jest co innego. Porozumienie przewiduje część pieniędzy o których pan wspomina, a oprócz tego jest wpisany w kolejnym punkcie, a ponadto strony. I tam są drobne rzeczy wyszczególnione, między innymi organizacje turniei młodych siatkarzy, młodych talentów. To są te rzeczy, które zostały i między innymi odpłatność za halę. To jest też tam ujęte w tym. Ile rocznie musicie za halę zapłacić w takim razie? Oj, proszę pana, to jest to w tej chwili około 40 tysięcy złotych. Do tej pory płaciliśmy. No dobrze, to powiedzmy sobie jeszcze o tych innych elementach, bo klub siatkówki zawodowej to jest jakby to, co pewnie będzie najbardziej działało na wyobraźni kibiców, ale w porozumieniu jest też mowa o szkółce, o tym, o rozwoju siatkówki w całej aglomeracji, o działaniach popularyzujących. To jak to w praktyce będzie wyglądało? To już w tej chwili jest siatkarski ośrodek sportowy. Przypomnę tylko, 5 lat temu mówiono o filii w Jedlinie Zdroju. I proszę pana, do dnia dzisiejszego proszę spytać kolegów z Jedliny, z UKS-u w Jedlinie Zdroju. Tam jest jeden z kolegów, nauczyciel, nie będę mówił akurat o nazwiskach, jest również trenerem, który prowadzi szkółkę naborową, prowadzi również młodzież, to jest ta młodzież kadetów. I oni trenują u niego, jak również u nas i są naszymi zawodnikami. U nas grają. I teraz takich szkółek będzie więcej? Chcielibyśmy bardzo, prowadzimy rozmowy, chcielibyśmy coś takiego wprowadzić w Głuszycy, bo z tego co wiem, to jest tam ta młodzież również utalentowana siatkarsko. Chcielibyśmy tam otworzyć taką podobną szkółkę. No i oczywiście ten siatkarski ośrodek szkolny przy czwartym liceum jest bardzo ważny. To powiedzmy jeszcze, kiedy inauguracja sezonu? W Wałbrzychu 13 października o godzinie 17 spotykamy się z drużyną AZS-u Zielona Góra. Przyjeżdża Zielona Góra. Mieliśmy grać 12, ale w Akwazdroju będzie akurat uroczystość, bo tam będzie koncert Jezioroła będzie. W związku z tym uzgodniłem z panem dyrektorem, że do niedzieli do godzin popołudniowych zostanie hala opróżniona i będziemy mogli rozgrywać mecz już w Akwazdroju o godzinie 17. Bardzo panu dziękuję. Henryk Walentas, dziękuję bardzo. Prezes Towarzystwa Sportowego PWSZ Wiktoria, był naszym gościem. To był program Gość Dnia. Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia. Do widzenia.
Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.